Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj gramy sobie co? Dzisiaj gramy Kill Your Friends. Gra ze mną Janusz, gra ze mną Aiden, gra ze mną Adrian. Gra z nami Sławek. I dzisiaj mam ich zabić. Gram w sumie pierwszy raz na live, znaczy pierwszy raz gram w ogóle odcinek jako morderca. Pewnie mnie zrekcą, strasznie. Będą się ze mną bawić, jak ostatnio. Ale zobaczymy. A właśnie w tym momencie mamy też live'a i na czacie właśnie teraz się widzę Zosia z Devanem się listują, kto zarabia więcej na YouTubie. Sam Krużwili chyba mało zarabia na YouTubie, bo nie ma za dużo sponsorów. Ale wiesz co, Devan, nie trzeba mieć dużo sponsorów, żeby zarabiać kupę kasy na YouTubie. Przecież sponsorzy są dopiero od niedawna, tak? Sama ta funkcja sponsora jest od niedawna dopiero. A można mieć po prostu donatorów, tak? Szczególnie jeżeli ma się powiedzmy na live'ach kilka tysięcy osób na czacie, to nawet niech jedna osoba, co któraś osoba, niech wyśle nawet złotóweczkę jedną, to tam się robi z tego gruba kasa, nie? Także tam już się robi naprawdę sporo pieniążków. Dlatego na YouTubie da się zarabiać, naprawdę da się zarabiać na YouTubie, tylko trzeba rozwinąć ten kanał w taki sposób, żeby faktycznie ludzie chcieli ci wysyłać jakieś tam pieniądze, chcieli cię wspierać i pomagać ci w rozwoju twojego kanału, nie? No zobaczymy. Dzisiejszy stream mi się bardzo podoba, bo faktycznie jakaś tam kasa wpadła. Będę może mógł rozwinąć sobie kompo troszkę bardziej nawet. A do tego jakieś subki wpadły. W ogóle przebiliśmy 200 subów, chciałem wam powiedzieć, moi drodzy. Po raz kolejny powtórzę się. Ale przebiliśmy ponad 200 subów, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. Bez was by się to nie udało. A w tym momencie gramy sobie mordulce. I na bank nas zrekcą. Och, tam kogoś widziałem. Lecimy. Gdzie on tu był? Ale sponsorów typu jakaś firma w ogóle to nie opcja sponsora. Aha, w ten sposób o to ci chodzi. Dobra, zobaczymy sobie, gdzie oni mogą być. Czemu ja tą mapę wziąłem? Czemu ja tą mapę wybrałem? A chyba, że oni wybrali tą mapę. A ja się zlamiłem i nie ten. A ja się zlamiłem i nie... Siema! Kurde, oczywiście nie trafiłem. To jest Aiden, czy to jest Janusz? Nie pamiętam. Haha, mam cię! 1-0. Zaraz ci skopię ten tyłek. Kajżeś pobiegł. Gdzie ty je... Słyszałem gdzieś go. W piwnicy jesteś, jak możesz? Tu zaś do piwnicy. Kurde! Wychodzimy. Masa śladów. Idziemy po śladach. No, no. Kop go! Dobra. Oho, silnik zrobiony. Czyli niedobrze już się robi. Robi się bardzo nieprzyjemnie, moi drodzy. Jak się tu ganiają świnie. Jeszcze moja ruina jest w takim miejscu, nie wierzę po prostu, że w tym miejscu daje moją ruinę. Zamiast gdzieś się schować. Gdziekolwiek. To oni ją w takim miejscu położyli. Nie no, któregoś muszę powiesić, nie ma opcji w ogóle. Nie trafiłem jeszcze go, nie wierzę po prostu. Gleba. Gleba tam! Idziesz ze mną. Ciekawe, czy wzięli sobie te... Czy wzięli sobie latarki, ale chyba nie brali latarek, mam nadzieję. Dobra, Janusz wisi. Tam ktoś jest. Tam ktoś ewidentnie jest. Gdzie jestem? Jezu, jak mnie rzuciło.
Jak mnie rzuciło tutaj? Targnęło mnie równo. Oj, zablokowałem się. Dostała. Uważ, dostała. Jak ty jesteś? Oni chyba, moi drodzy, nie wiedzą, że ja mam memento mam. Więc jeżeli tylko mi się uda, będę mógł Janusza, co? Zamordować. Chodź, Januszku. Chodź, Januszku, kolego ty mój. Najlepszy. Kurde, w tą stronę właśnie pobiegła, nie trafiłem. Ajajaj, a już bym go zamordował. Byście zobaczyli moje memento. Pogonimy go. Leżysz. A to jest Fero. Kurde. Dobra, idziemy powiesić. Wyrwał się. DS oczywiście. Aż to! Aż to, harasz to. Ale już nie masz DS-a, nie kolego? Już nie masz więcej DS-a. Teraz mi się nie wyrwiesz. Siema. Noż kurde! Znowu paleta w twarz. Masz szczęście, lul. No właśnie, widzę. Jak mnie robią. Tylko wiecie, moi drodzy, ja jeszcze nie potrafię grać mordulcem. Oni się po prostu nade mną zdęcają, chamsko. No, za rozwal. Nie mogę się ruszyć. Ja się dziwię, czemu się nie mogę ruszyć. No to Aiden, zobaczcie. Za plecami mi siedział. Co jest? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie no, muszę kogoś dogonić teraz. Nie ma innej opcji. Sławek. Idę zabić Janusza. Siema. Wykorzystywanie bugów jest nie fair, moi drodzy. Wracam po niego. Może zlas tego. Jaka to jest świnia, zobaczcie. Gleba. Chodź ze mną. Chodź ze mną, kolego. Użyj DS-a. Dobra, idziemy. Lecimy. Lecimy. Powieszę go. Daj mi się powiesić. Kurde, nie wierzę, przy samym końcu mi uciekł. Ach. Kurde, kto to jest? Najgorsze to, że nie wiem, w kogo gonię. Chciałbym dorwać Janusza. Jesteś, Januszku. Siema. To co? M1 kill, tak? M1 kill. O, mamy, patrzcie. Memento Mori. Zabijmy Janusza. Przepiłowany w cholerę. Kurwo. Ja gram tym mecz killerem. Nie ma! Będę cię tunelował i będę cię kąpił, więc kąpił. Nie ma tak. Będę. Gdzie on poleciał? Jak on tak daleko mógł skoczyć? Haha, dobrze. Tak, Dema się śmieje. Haha, dobrze. Dobra, gonimy Aidena. Bo Aiden też wisiał na haku.
On nie zszedł. Kajon jest. Kurde. Ja się pytam, gdzie jest Aiden? Tu jest jeden. Oj. Ciężkie życie z zabójcy. Nie ma tak. Moja obsesja tu jest. Trzeba go dobić. Nieistotne, że palety dostałem w twarz. Moi drodzy, nieistotne. Ważne, że zabiję Janusza. Teraz się będą pewnie świnie ze mną bawić, nie? Chyba, że uciekną. Gdzie go widziałem? Tu jest. Dobra. O nie! Dodaję ci kolejny! Dobra, gleba. A żeby było równo 70 zł, 9 zł od Zosi, moi drodzy. Fartuszek, żulek, a masz, żeby było równo 70 PLN, 309 plyn. Dziękuję, dziękuję ci, Zosiu, Zosiu, bardzo serdecznie za kolejnego grubego donata. To już po prostu kupy kasy mi dzisiaj wysłałaś, naprawdę. Że ci nie szkoda na mnie tyle pieniędzy wydawać. Ja tam bardzo dziękuję oczywiście za każdą złotóweczkę. Ale sam fakt, że... chce ci się wydawać tyle pieniędzy na mnie. Dobra, tu jest. Także dziękuję ci, Zosiu, bardzo serdecznie, że wspierasz mój kanał. Jesteś moim w tym momencie głównym, największym donatorem. Byś sobie kebaba kupiła. ale tak dewan pomyśl, teraz ja mogę sobie kebaba kupić. Nie, joke taki oczywiście. Postaram się każdą tą złotóweczkę, którą... każdą złotóweczkę, którą zarobię, przeznaczyć na rozwój kanału. Taki jest plan. Może kiedyś mi się uda nazbierać na jakieś lepsze ramy, albo na lepszą kartę dźwiękową, graficzną. Tam są. Bawią się ze mną, ewidentnie. XD. A to Smile dalej tu widzę jesteś. Smile Show dalej tu jest. Myślałem, że już sobie ten... że już sobie poszedł, bo nie pisał nic, ale on tu jest, on tu czeka na mnie. Lwie serce. Bierzemy go. Na hacka. Na hacka z nim. Idziemy na haka. Doniosę go czy nie doniosę? Tu jest hack. Blokuje on mnie. Widzę to ewidentnie. Kurde, na samym końcu nie zdążyłem. Tak jak jestem twoją mamuśką, tak o ciebie dbam. Spoko. Zosia będzie miała nową teraz ksywę, mamuśka. Mamuśka w akcji. Tu jesteś. Przecież odsunąłem się. Dałam ci 70, a piszesz, że dałam ci 69. Powiem ci, Zosiu, że nie wiem czemu. Dobra, 1-0, kolejny. Jeszcze Aiden gdzieś tu się kręci. On na bank zaraz skądś wyskoczy, zobaczycie. Jestem przekonany, święcie, że on gdzieś tu się pojawi zaraz jeszcze. Dobra, ty sobie wiś. A my jeszcze musimy znaleźć Aidena. Tylko gdzie on jest? Kaj, on się podział. Zaraz wracam. Spoko, Zosiu, nie ma problemu. Już go ściągnął. Szybcy są. Ja chciałbym jeszcze Aidena zabić. Aiden, where are you? Where are you, my friendo? Gleba. O nie, o nie. Został się największy troll, czyli Aiden. Tylko gdzie on jest? Ja bym go chciał tylko powalić go.
mógłbym na ten moment to zrobić. Aiden, where are you, my friend? GG. Spoko, dzięki. Uciekł, nie, ja chciałem go zabić jeszcze. Ale grunt, że zabiliśmy Janusza. Ja to się z tego cieszę, powiem wam szczerze bardzo. Ej, powiedz mi, Jeskie, no. Ty zablokowałeś moją paletę? A kiedy? No tam, jak mnie goniłeś ciągle i tak walę cię paletą przedwcześnie i umieszczałeś w miejscu. Tak, ja nie mogę mnie rozwalić przez sekundę, wiesz? A bo... Ale grunt, że zabiłem Janusza. Ty, albo dobre było to, jak rzuciłem paletą, a ona podskoczyła. Tak, coś widziałem. Zagowałem, no. Ja, no, nie wiem czy... Bo ja tam z tyłu się zablokowałem. A jak ja raz wisiałem, czemu żeś na mętę rzucił? A nie, bo ja... No właśnie, tylko raz wisiałeś, no. Ja chciałem upolować jeszcze tego, Kacpra, ale kurde, ukrywał mi się gdzieś dobrze, nie widziałem go. Najlepszy był Janusz, jeb na krzakach. Tak, tak samo później ten, Aiden skakał na tym po samochodach. No. Dobra, kończę odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał taki krw, gdzie byłem mordulcem i chciałem zabić wszystkich chłopaków. Niestety nie udało mi się zabić wszystkich, ale grunt, że poległ Janusz. Czyli dotrzymałem słowa, Janusz zawsze ginie. A tymczasem kończę odcineczek. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, pamiętajcie o tym. Dzięki chłopaki, fajnie się grało. Dzięki serdecznie. Nie dzień. I do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.